witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem wczesnowiosenną roślinę przebiśniek. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Przebiśniek, inaczej śnieżyczka, to gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych, typowy dla rodzaju Galanthus. Gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia. Także roślina miododajna i lecznicza. W Polsce podlega ochronie gatunkowej częściowej. Gatunek występuje w stanie dzikim w południowej i środkowej Europie, od północno-wschodniej części Hiszpanii poprzez Włochy, Grecję po Kaukaz i Azję Mniejszą na wschodzie. Północna granica naturalnego zasięgu biegnie przez Francję, Niemcy, Polskę i Ukrainę. W Polsce występuje głównie na południu, w górach, na wyżynach i na Dolnym Śląsku. Roślina o wysokości od 15 do 30 cm. W korzystnych warunkach tworzy duże kępy. Kulista lub jajowata cebula o obwodzie do 4-6 cm. Łodyga to owalny głąbik jednokwiatowy, na przekroju obły, w dolnej części z kilkoma krawędziami. W czasie kwitnienia prosto wzniesiony, osiąga do 11 cm długości, podczas owocowania wydłuża się i pokłada. Kwiat pojedynczy, pachnący, zwisający na szypułce o długości około 3 cm wyrastającej ze szczytu łodygi. W pąku okryty dwoma zrośniętymi podsadkami, nieznacznie dłuższymi od szypułki. Do początków XX wieku gatunek ten nazywano w różnych regionach Polski kilkoma nazwami zwyczajowymi, z których najpopularniejszymi były gładysz, śnieguła, śniegułka, śnieżyca i przebiśniek. Przebiśniek jest chętnie sadzony w przydomowych ogródkach, na cmentarzach, w dużych grupach, także w parkach. Nadaje się do ogródków skalnych, można też tworzyć z niej duże grupy na trawnikach. Najlepiej rośnie w żyznej, lekkiej, próchnicznej, wapiennej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Preferuje miejsca zacienione lub półcieniste. Najczęściej rośliny rozmnaża się poprzez rozsadzanie cebulek przybyszowych. Cebulki wydobywa się z ziemi i sadzi od czerwca do września.